Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Dzisiaj Wam pokażę intro do Judgment Day, moja ścieżka. No, już tak piszecie, żebym to napisał, pisał, pokazywał, więc pokazuję samo intro póki co, no bo tam pisaliście o intro, więc uwaga, szykujcie się. Teraz tak, ja to intro zwykle gram na kaczce, choć niekoniecznie. Na kaczce gram tylko ten motyw taki wprowadzenia, ponieważ Michał u nas gra to intro szybko sam na początku, a ja tylko robię takie coś. O, coś takiego. I to intro moje to na kaczce byłby coś takiego. Mniej więcej tak to by wyglądało, no to też czasem jakieś robię podciągnięcia, jakieś takie bendingi na skaczuchą, czy jakieś... Ale to oczywiście można zagrać bez skaczki, pokażę Wam bez skaczuchy. Sam ten motyw początkowy, posłuchajcie jak on leci. On na początku, Michał go gra sam i to właściwie to jest to samo co ja gram, czyli to brzmi mniej więcej coś takiego. O, tak to leci w kółko, w zwolnionym tempie. Zwróćcie uwagę teraz, jak to ciupamy. Zapomniałem Wam powiedzieć, że strój, jaki mamy, strojenie gitar, jakie mamy w tym zespole, to jest drop B, czyli macie tam B, Fis, B, E, Gis, Cis. To może być jakikolwiek drop, jaki sobie zrobicie, może być też D, A, D, G, B, E, czyli można powiedzieć, że tylko struna E w standardowym stroju obniżona o 2 półtony. No jednakże w oryginale jest drop B, czyli B, Fis, B, E, Gis, Cis. I teraz jak to gram? Pusta struna jest, pusta ta B. Czyli mamy tak, pusta struna uderza, tutaj jest uderzana dwa razy. To jest wstęp, no nie? Później mamy piąty próg na strunie piątej, siódmy na czwartej, ósmy na czwartej, czyli... Macie to? Za każdym razem jest ta nuta pedałowa, tak to się fachowo mówi, nie mylić z pedałami, nuta pedałowa, która towarzyszy każdemu uderzeniu tutaj, towarzyszy pusta struna B. Później zaczynamy tak. Dziesiąty próg, czwarta struna. Czyli to już Wam pokazałem. Później mamy 10. Na grubszej. Yeah.
to jest pierwszy motyw. Drugi ma ten, te trzy pierwsze dźwięki te same. Zaraz pokażę wam. To, co się zmienia, to się zmienia to, że gramy 10, 8, 7, 8, 8 na cieńszej strunie. Na strunie normalnie standardowym G. Tutaj teraz w tym stroju ma dźwięk E. Tak to brzmi. Myślę, że to w miarę to jest jasne. Zagram wam z kwaczką. Czyli to jest jakby to intro. Michał tam chyba gra 4 razy, z tego co pamiętam. Ja gram, dołączam się chyba za drugim razem. To zależy też od chcieństwa. Tak, tak jest grany ten motyw, z tym, że w momencie, kiedy ja się dołączam, gramy jeszcze co drugi raz, gramy motyw taki. Myślę, że to w miarę było to jakoś pokazane. Jeśli to było źle coś ten, to piszcie, bo to poprawię, zrobię jeszcze raz. Może w jakimś wolniejszym stopniu. W każdym razie same motywy, jakie mamy tutaj do zagrania, przynajmniej w tym intrze, to jest właśnie no... Później motyw pierwszy, czyli drugi motyw, można powiedzieć. Drugi motyw to byłby to. To. Później trzeci motyw. To byłby trzeci motyw. No i później to już to przejście. Czy taką zagrywkę też na następny riff. To co tutaj jest, to jest po prostu 3-5-5 na strunie 5, 4, 3. Licząc oczywiście 1, 2, 3, 4, 5, 6. I później tu przechodzę na 5-7-7, z tym, że zabieram ten palec, czyli jest jakby 5-5-7. I tutaj tylko dogrywam ten motyw. To jest w miarę fajne. Za drugim razem tego przejścia gram jakąś tam solóweczkę, jakiś taki motyw. Czyli... No myślę, że to w miarę jakoś tam coś rozjaśniło. Piszcie, jeśli się nie podobało, to zrobię jeszcze raz. Nie ma problemu.